Dzisiaj na naszych ćwiczeniach mamy rozmowę z panem Grzegorzem Sajem, dyrektorem Departamentu do Spraw Zdrowia Psychicznego w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta. Dzień dobry, witam panie dyrektorze. Dzień dobry panu, dzień dobry wszystkim państwu studentom. Mam takie pytanie, jak to się stało, że pan, panie dyrektorze, pracuje przy Biurze Rzecznika Praw Pacjenta? Jaka jest pańska wcześniejsza kariera zawodowa w stosunku do tego, czym się pan teraz zajmuje? Takie pytanie na początek. Nie spodziewałem się, powiem szczerze, sądziłem, że będziemy bardziej rozmawiać o kwestiach merytorycznych, ale oczywiście jak najbardziej odpowiem na nie. Moja praca zawodowa w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta rozpoczęła się w 2013 roku, więc 7 lat minęło na wakacjach, od kiedy pracuję w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta. Wcześniejsza moja praca, generalnie moje doświadczenie, ukierunkowanie zawodowe, ono zawsze było nastawione na pracę z ludźmi w czasach studiów, w czasach pierwsza praca to była praca z dzieciakami wymagającymi wsparcia, z dzieciakami, które są z rodzin rozbitych, niepełnych, wymagających wsparcia instytucjonalnego, więc pracowałem na siłce terapeutycznej. Następnie pracowałem przez 4 lata w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, więc też szeroki zakres zadań, bo zajmowałem się zarówno osobami niepełnosprawnymi, osobami, u których w rodzinach występowała przemoc, czy było podejrzenie występowania przemocy. Więc w taki sposób, można powiedzieć, przez kilka lat przygotowywałem się i zbierałem doświadczenie, które pozwoliło mi rozpocząć pracę w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta w 2013 roku. Rozpoczęcie tej pracy odbywało się w sposób standardowy, tak jak to ma miejsce w instytucjach państwowych, czyli był konkurs, do którego przystąpiłem, złożyłem aplikację swoją, przystąpiłem do konkursu w kwestiach formalnych, później była rozmowa kwalifikacyjna, test, który przeszedłem, no i udało się tę pracę podjąć. Po 7 latach mogę stwierdzić, że był to dobry wybór. A czy mógłby pan nam teraz, jak już jesteśmy po tym wstępie, powiedzieć coś więcej właśnie o tym Departamencie do Spraw Zdrowia Psychicznego? Czym się państwo na co dzień zajmujecie przy Biurze Rzecznika Praw Pacjenta w tym departamencie? Biuro Rzecznika Praw Pacjenta jest organem centralnym, czy Rzecznik Praw Pacjenta jest centralnym organem administracji rządowej podległym bezpośrednio Prezesowi Rady Ministrów. I w strukturze naszego biura jest wyodrębnionych 7 departamentów. Część departamentów to są departamenty stricte organizacyjne czy administracyjne, jest departament kontaktu z mediami, ale też funkcjonują 4 departamenty merytoryczne, czyli departament prawny, departament postępowań wyjaśniających, departament strategii działań systemowych i departament do spraw zdrowia psychicznego, w którym mam przyjemność kierować. Największy departament w strukturze biura, który o ile Departament Prawny, Departament Postępowań Wyjaśniających bardziej zajmują się problemami pacjentów dotyczącymi zdrowia niepsychicznego, zdrowia somatycznego, o tyle Departament do Spraw Zdrowia Psychicznego zajmuje się pomocą pacjentom, którzy stykają się z instytucjami pomocy psychiatrycznej, czyli szpitale psychiatryczne, poradnie zdrowia psychicznego. Gdzieś tam też zetknięcie się pogranicza, bo pacjent psychiatryczny to jest często pacjent, który też korzysta ze wsparcia systemu pomocy społecznej, bo tak jest skonstruowana też ustawa o ochronie zdrowia psychicznego, że ona z jednej strony też definiuje sposób postępowania dotyczący leczenia psychiatrycznego, ale też mówi o chociażby o domach pomocy społecznej, które są w strukturze czy w pionie właśnie systemu pomocy społecznej. To tak najkrócej można powiedzieć, jeżeli chodzi o departament. Całe zdrowie psychiczne, przestrzeganie praw pacjentów, kwestia związanych ze zdrowiem psychicznym, to jest właśnie Departament do Spraw Zdrowia Psychicznego. A poza tym struktury organizacyjnej, na przykład ile osób pracuje w państwa departamencie? Tak jak powiedziałem, nasz departament jest departamentem największym i dwa departamenty troszkę tak nietypowym, ponieważ o czym myślę jeszcze będzie okazja porozmawiać za chwilę, jest departamentem rozproszonym. Co to znaczy? To znaczy, że pracuje w tym momencie jest zatrudnionych 44 pracowników w Departamencie do Spraw Zdrowia Psychicznego. Natomiast część tych pracowników pracuje na miejscu w naszej siedzibie Biura Rzecznika Praw Pacjenta przy ulicy Młynarskiej 46 w Warszawie. Natomiast większość, czyli blisko 40 osób, 38 dokładnie,
pracuję na terenie szpitali psychiatrycznych w całej Polsce jako rzecznik praw pacjenta szpitala psychiatrycznego. Więc taki departament największy, ale też o zróżnicowanej strukturze. A mam pytanie tutaj w związku z właśnie konstrukcją Państwa Departamentu. Czy w Państwa Departamencie też w jakiś sposób Pan nadzoruje rzeczników praw pacjenta przy szpitalach psychiatrycznych, bo tacy rzecznicy też funkcjonują i chciałbym się dowiedzieć coś więcej o ich pracy wewnątrz placówek. Czy Pan na przykład nadzoruje ich pracę? Tak, rola dyrektora Departamentu do Spraw Zdrowia Psychicznego, jedno z zadań to jest właśnie nadzorowanie pracy rzeczników praw pacjenta szpitala psychiatrycznego. Tak jak wspomniałem, to są pracownicy, którzy stanowią większość osób zatrudnionych w departamencie, którym kieruję, natomiast na co dzień pracują na terenie szpitali psychiatrycznych. Moim zadaniem jest nadzorowanie tej pracy, planowanie jej, konsultowanie szczególnie skomplikowanych przypadków w planowaniu pod względem merytorycznym, organizacyjnym, to jakby jest rola dyrektora Departamentu do Spraw Zdrowia Psychicznego, natomiast rzecznicy, sami rzecznicy, gdybyśmy sobie zadali pytanie, tak, kto to jest rzecznik praw pacjenta szpitala psychiatrycznego, no to można powiedzieć, że to jest urzędnik, tak, bo to jest pracownik zatrudniony w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta, więc w urzędzie. Jest to członek Korpusu Służby Cywilnej, bo ustawa o służbie cywilnej obowiązuje i dotyczy rzecznika praw pacjenta szpitala psychiatrycznego. Natomiast tak naprawdę rzecznicy praw pacjenta szpitala psychiatrycznego to są chyba jedyni urzędnicy w Polsce, bo nie kojarzę w tym momencie żadnego innego urzędu, którzy na co dzień pracują bezpośrednio w zetknięciu z pacjentem doświadczającym kryzysu psychicznego w szczególnych miejscach, bo w miejscach odosobnienia, w miejscach zamkniętych, w miejscach, do których tak naprawdę dostęp ma ograniczone grono osób, bo do szpitala psychiatrycznego, do oddziału psychiatrycznego zamkniętego nie każdy może sobie wejść tak po prostu z ulicy jak, nie wiem, do muzeum, do sklepu, do biblioteki, do kościoła, na stadion, tylko jest wymagana zgoda na takie wejście w konkretnym celu, bo podwiedziny do osoby bliskiej. I rzecznicy praw pacjenta szpitala psychiatrycznego właśnie w takich miejscach pracują. Tak jak powiedziałem, w tym momencie mamy niespełna 40 rzeczników na całą Polskę. Oni pracują na terenie ponad 220 szpitali psychiatrycznych, oddziałów psychiatrycznych przy szpitalach ogólnych, placówkach leczenia uzależnień, bo to też jest drugi bardzo duży obszar, którym się zajmujemy, czyli nie tylko leczenie psychiatryczne, nie tylko choroby psychiczne, ale także leczenie uzależnień, niezależnie od tego, czy to są dzieci, czy to są osoby dorosłe, czy to są osoby starsze w podeszłym wieku. Rzecznicy praw pacjenta szpitala psychiatrycznego są wszędzie. Można powiedzieć, że to jest taki, my tak przynajmniej tak się sami ukuliśmy sobie taką nazwę, że jesteśmy departament blisko ludzi, gdyż faktycznie nasza podstawowa praca, nasze realizowanie zadań, które są zapisane w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego, są dokonywane właśnie bezpośrednio przy łóżku pacjenta, więc to nie jest rzecznik praw pacjenta szpitala psychiatrycznego, to nie jest tylko taki urzędnik, który czeka w swoim gabinecie, żeby ktoś do niego przyszedł, bo pacjent w szpitalu psychiatrycznym to jest osoba, do której trzeba wyjść, której sprawami trzeba się zainteresować, do której trzeba jako pierwszym chyba wyciągnąć rękę, zapytać się i zobaczyć, w jakich on jest warunkach leczony ten pacjent, jakie są jego problemy, o czym można porozmawiać. To jest piękne w tym zawodzie, to jest dobrze skonstruowane przez ustawodawcę. Ktoś, kto rzeczywiście pacjenta szpitala zaproponował, że to są właśnie osoby, które pracują na miejscu w szpitalach psychiatrycznych. Mhm. Czyli to muszą być osoby z wykształceniem też psychologicznym. Psychologowie są rzecznikami pacjenta w szpitalu psychiatrycznym? Jeżeli spojrzymy na ustawę o ochronie zdrowia psychicznego, która określa kompetencje rzeczników praw pacjenta szpitala psychiatrycznego, ale też warunki formalne, które należy spełnić, tam jest wskazane wykształcenie wyższe, po prostu bez wskazania kierunkowego. Natomiast to, co jest dużo bardziej istotne, to ustawa o ochronie zdrowia psychicznego nakłada też wymóg wcześniejszego doświadczenia w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi. To, o czym ja na początku mówiłem, na początku swojej wypowiedzi, gdy przedstawiałem pokrótce swoje doświadczenie wcześniejsze, bo ja też pracowałem
Może tak, dyrektorem szpitala, dyrektorem Departamentu do Spraw Zdrowia Psychicznego jestem od 2018 roku, od 1 stycznia, natomiast wcześniej przez ponad 4 lata pracowałem właśnie jako rzecznik praw pacjenta szpitala psychiatrycznego w kilku szpitalach w Małopolsce, w Krakowie właśnie, w szpitalu uniwersyteckim, w szpitalu wojskowym, w zakładzie opiekuńczo-leczniczym na Prokocimiu przy ulicy Wilickiej i w szpitalu Świętego Ludwika na Strzeleckiej. I żeby zostać takim rzecznikiem, musiałem mieć doświadczenie w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi. Pracując właśnie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, w Zespole do Spraw Osób Starszych i Niepełnosprawnych, takie doświadczenie zdobywałem, takie doświadczenie miałem, więc to pozwoliło mi i innym rzecznikom podjąć pracę w charakterze właśnie rzecznika praw pacjenta szpitala psychiatrycznego. Więc można powiedzieć, wykształcenie wyższe, bez wskazania kierunkowego, i doświadczenie w pracy z osobami w kryzysie psychicznym wcześniej zdobyte. Jesteśmy departamentem, rzecznicy są gronem bardzo interdyscyplinarnym, bo mamy w naszym gronie i prawników, mamy pielęgniarki, mamy psychologów, mamy pracowników socjalnych, mamy socjologów, więc w gronie tych 40 osób jest zakres wiedzy z różnych dziedzin, które są przydatne w pracy na tym stanowisku. A mam jeszcze pytanie odnośnie kwestii, którymi teraz departament się zajmuje, bo są pewne zmiany w obszarze właśnie opieki psychiatrycznej w Polsce pod względem właśnie tych nowych wyzwań, które mamy i czym Państwo obecnie się zajmujecie, jeśli chodzi o pewne założenia, pomysły, projekty, które teraz są realizowane w Państwa departamencie? Znaczy, nasza praca na co dzień składa się jakby z takich dwóch obszarów, dwóch filarów. Pierwszy filar to są kwestie związane z działaniami systemowymi, czyli wypracowywanie jakichś rozwiązań dotyczących całej populacji pacjentów z zaburzeniami psychicznymi, a druga grupa zadań to są już te działania indywidualne, które realizujemy w odniesieniu do konkretnego pacjenta. Jeżeli miałbym się odnieść do tego pierwszego obszaru, czyli do działań systemowych, to znowu tutaj można wyodrębnić dwie grupy, bo pierwsza grupa to jest taka grupa zadań uniwersalna, która niezależnie od czasu od momentu, w którym one są podejmowane, jest potrzebna. Natomiast druga grupa zadań ogólnych, systemowych, którymi się zajmujemy, to jest kwestia związana z tymi działaniami, które są wywołane pandemią koronawirusa, bo to wpłynęło na funkcjonowanie całego systemu opieki zdrowotnej, ale też koronawirus wpłynął na zmiany w funkcjonowaniu lecznictwa psychiatrycznego na każdym poziomie, na poziomie ambulatoryjnym i na poziomie szpitali, na poziomie poradni zdrowia psychicznego, więc tak, jeżeli chodzi o te działania systemowe dotyczące niezależnie jakby od czasu, w którym się poruszamy, to są kwestie związane chociażby w poprzednim roku, 2019 rok, to był rok 25-lecia ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego została uchwalona w 1994 roku i ten rok decyzją Rzecznika Praw Pacjenta, pana ministra Bartłomieja Chmielowca, w naszym biurze był dedykowany psychiatrii. Pod hasłem Rzecznik Praw Pacjenta, Rzecznik Polskiej Psychiatrii obchodziliśmy ten rok, podejmowaliśmy różne takie działania i tak najważniejszym działaniem, które zostało w tamtym roku zrealizowane i zwieńczone na początku tego roku, to było przygotowanie wspólnie z naszymi partnerami, z gronem pacjentów, z przedstawicielami organizacji pacjentów, projektu nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, żeby ten akt prawny dotyczący całego wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi po 25 latach przejrzeć na spokojnie, na nowo, w gronie wszystkich osób, którego dotyczy ten akt prawny, ustawa o ochronie zdrowia psychicznego, gdyż ustawa o ochronie zdrowia psychicznego dotyczy zarówno pacjentów, ale też lekarzy, pielęgniarek, rzeczników praw pacjenta szpitala psychiatrycznego, rodzin, sędziów, no wszystkich osób, które są w jakiś sposób zaangażowane w pomoc pacjentom psychiatrycznym i taki projekt nowelizacji tej ustawy został przez nas opracowany i został przesłany do ministra zdrowia i do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów do dalszych prac legislacyjnych. Wiadomo, że wybuch pandemii koronawirusa w marcu, on zmienił troszkę pewnie tok prac nad tą ustawą, natomiast wierzę, że te dobre rozwiązania, które zostały wypracowane wspólnie w gronie profesjonalistów, znajdą uznanie u naszego ustawodawcy i ten projekt ustawy trafi do prac
sejmowych, to jest ten obszar działań systemowych, natomiast jeżeli chodzi o działania indywidualne, skupiamy się tak, raz na pomocy pacjentom w sprawach, w których oni się do nas zgłaszają, czyli wszelkiego rodzaju skargi, zgłoszenia, zapytania. Drugi obszar to jest... Jeszcze mam pytanie, ile tych skarg, powiedzmy, państwo macie, powiedzmy, w okresie czasu roku na przykład? Czy jest to w jakiś sposób mierzalne? Czy państwo mierzycie, ile takich skarg się pojawia, na przykład dla państwa departamentu? Tak, mierzymy, wyliczamy to dokładnie, za każdy rok przygotowujemy sprawozdanie, które jest, wynika z przepisów prawa rzecznikowych praw pacjenta, przekładamy takie sprawozdanie. W ubiegłym roku, za rok 2019, łącznie wszystkich spraw, którymi zajmowaliśmy się, to było ponad 13 tysięcy. Ponad 13 tysięcy spraw dotyczących zdrowia psychicznego, w tym skarg, które do nas wpłynęły od pacjentów, było ich około 6 tysięcy. Pozostała część spraw to były działania, które podejmowaliśmy bądź o charakterze informacyjno-edukacyjnym, bądź o charakterze działań z inicjatywy własnej, bądź też zapytań pacjentów, które nie miały charakteru skargowego, ale pacjenci zadawali nam pytania, w jaki sposób mogą się w systemie opieki psychiatrycznej odnaleźć. Zatem tutaj przechodząc do tej sfery skarg, do tej sfery, którą się państwo zajmują i pan tutaj też osobiście jako dyrektor, jako główny nadzorujący te prace, jakie są też w oparciu trochę o wiedzę, którą mamy z mediów, największe wyzwania opieki psychiatrycznej w Polsce? Tak naprawdę, czy można ją podzielić chociażby na wyzwania dla sfery dzieci i młodzieży i dla dorosłych? To może zacznijmy od tej sfery dzieci i młodzieży. Jakie są wyzwania opieki psychiatrycznej w Polsce, jeśli chodzi o sferę dzieci i młodzieży? Gdyby pan potrafił takie elementy wyróżnić, które należałoby naprawić. Wydaje mi się, że na chwilę obecną psychiatria dzieci i młodzieży jest jedną z najbardziej deficytowych specjalizacji, jeżeli chodzi o cały system ochrony zdrowia. To, co się dzieje w psychiatrii dzieci i młodzieży, jest bardzo trudne, ponieważ to dotyczy najmłodszych obywateli naszego państwa. W oddziałach psychiatrii dla dzieci i młodzieży są już małe dzieciaki, które mają 4, 5, 6 lat. Są nastolatkowie, którzy mają 15, 16 czy 17 lat. I w tym momencie ten system opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży w dużej mierze opiera się tylko i wyłącznie o całodobowe oddziały psychiatryczne. Tych całodobowych oddziałów psychiatrycznych, biorąc pod uwagę, że w tym momencie są one, można powiedzieć, takim pierwszym punktem styczności z systemem dla osób poszukujących pomocy, jest po prostu za mało. Inna kwestia jest taka, że tych oddziałów może byłoby wystarczająca ilość, gdyby trafiały do nich tylko i wyłącznie te osoby, które wymagają takiej pomocy specjalistycznej już na poziomie lecznictwa całodobowego. Natomiast z informacji, które zbieramy, które też analizujemy w oparciu o informacje chociażby od konsultantów wojewódzkich w dziedzinie psychiatrii i młodzieży, to się okazuje, że około 60 czy nawet 70% przypadków tych nastoletnich pacjentów, dzieci i młodzieży, nie musiałoby być leczonych w oddziałach dla dzieci i młodzieży, w oddziałach całodobowych, gdyby był dobrze rozwinięty system wsparcia na niższych poziomach. Dlatego to jest wyzwanie. Z tym wyzwaniem Ministerstwo Zdrowia mierzy się od 1 kwietnia tego roku, wystartowała początkowy etap reformy psychiatrii dzieci i młodzieży, czyli jest to system, który ma w założeniach swoich, ma być oparty o takie trzy filary, trzy poziomy referencyjności. Pierwszy poziom referencyjny to są poradnie pedagogiczno-psychologiczne czy psychologiczno-psychoterapeutyczne. Drugi poziom referencyjności to są takie ośrodki środowiskowe, gdzie już jest lekarz psychiatra, bo na pierwszym poziomie lekarza psychiatry nie ma, na drugim poziomie lekarz psychiatra już się pojawia. I trzeci poziom, najbardziej wyspecjalizowany, to byłby jeden ośrodek albo dwa ośrodki w województwie, w których byłyby leczone osoby, byłaby udzielana pomoc osobom najbardziej tego potrzebującym, którym można udzielić pomocy na tych dwóch pierwszych poziomach referencyjności. Więc myślę, to jest wyzwanie, żeby ta reforma się powiodła, bo my oczywiście możemy mówić, że
no może dlaczego tak późno, może dlaczego tak sytuacja w psychiatrii dzieci i młodzieży jest taka, jaka jest, czyli niezadowalająca, jeżeli tak to można łagodnie określić. No trzeba sobie zdawać sprawę, że to jest proces, który trwa od wielu, wielu lat. Niedofinansowanie, brak stworzonego właśnie takiego systemu, który pozwalałby na sprawne przesuwanie odpowiedzialności i rozkładanie tej odpowiedzialności na różne poziomy. No ale to też jest kwestia coraz większej ilości osób, które takiej pomocy potrzebują. Także myślę, że to jest wyzwanie, ale rozpoczęcie tej reformy od 1 kwietnia 2020 roku, powołanie pełnomocnika ministra zdrowia do spraw reformy psychiatrii dzieci i młodzieży, pani profesor Małgorzaty Jana Skozik z Sosnowca, wieloletniego i bardzo doświadczonego lekarza psychiatry dzieci i młodzieży, daje szansę powodzenia, aczkolwiek no też na to trzeba czasu, pieniędzy i cierpliwości, ale wiadomo, że sianko wrzucone w ziemię wyda kiedyś pewnie owoce. To jeżeli chodzi o dzieci i młodzież. A jeśli chodzi o osoby dorosłe, czy tutaj wyzwania są podobne, a jeśli są jakieś różnice, to w jakim obszarze są te różnice zauważalne? Jeżeli chodzi o osoby dorosłe, w tym momencie ten model opieki nad osobami dorosłymi był podobny jak wśród dzieci i młodzieży, czy był skoncentrowany na szpitalach psychiatrycznych. Od 2018 roku, od lipca, rozpoczęły funkcjonowanie Centra Zdrowia Psychicznego, czyli następuje przesunięcie opieki ze szpitali psychiatrycznych do środowiska, czyli żeby pacjent, który doświadcza kryzysu psychicznego, nie zawsze lądował, nie zawsze był przyjmowany do oddziału całodobowego, tylko żeby był leczony tam, gdzie jest blisko swojego domu, tam, gdzie jest jego rodzina, tam, gdzie są jego bliscy, tam, gdzie jest jego miejsce pracy i w taki sposób te założenia są realizowane. Myślę, że to jest też dobry kierunek, żeby te osoby, które wymagają wsparcia, żeby nie zostały same, bo to też jest duża bolączka, że czasami te osoby niestety zostają same, jeśli nie uda do nich dotrzeć. I później mamy takie wyniki, jakie mamy statystyki, które wskazują na to, że blisko 6 tysięcy osób rocznie, niezależnie od wieku, odbiera sobie życie. Więc te reformy i psychiatrii dzieci i młodzieży, i psychiatrii dorosłych mają być tego rodzaju rozwiązaniem na to, żeby osoby potrzebujące pomocy, tę pomoc szybko uzyskiwały i profesjonalnie. Natomiast też na pewno wyzwaniem jest stworzenie systemu opieki psychiatrycznej dla seniorów. W tym roku mamy rok seniora w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta. Zakłady opiekuńczo-leczniczego domu pomocy społecznej. To też jest wyzwanie, z którym władze będą się musiały zmierzyć, gdyż też seniorów jest coraz więcej w naszym społeczeństwie. No, tym bardziej, że wydarzenia związane z pandemią koronawirusa też przyczyniły się do tego, że możliwość odwiedzin w różnego rodzaju ośrodkach, gdzie właśnie osoby starsze się znajdują, zostały ukrócone ze względu na to, że bronimy się przed pandemią. A tutaj mówił Pan o tej zmianie, tej konwersji myślenia ze szpitali psychiatrycznych do bardziej środowiskowego podejścia. To, o ile wiem, już w Europie funkcjonuje, na przykład we Włoszech. To jest jeden z krajów, w których ta opieka środowiskowa funkcjonuje, jeśli chodzi o sferę leczenia chorób z zaburzeniami psychicznymi. Tak, no twórcy naszej, założeń naszej reformy Centrum Zdrowia Psychicznego i Psychiatrii Środowiskowej odwoływali się, czy odwołują się do wzorców, które już są w jakimś zakresie wypracowane w innych państwach. Tutaj właśnie to, o czym Pan mówi, czyli kwestia włoska, z półwyspu Apenińskiego, tak, rozwiązania niemieckie, które też są dobre, wzorce są z nich zaczerpnięte, odwoływanie się do doświadczeń państw skandynawskich. Oczywiście my nie przeniesiemy tych rozwiązań w skali 1:1, gdyż to jest podobnie jak z pandemią koronawirusa. Koronawirus jest ten sam, natomiast on się inaczej rozwija w każdym z krajów. To jest zależne od sfery kulturowej i sfery rozwoju systemu ochrony zdrowia. Ale to, co jest dobre, to jest można powiedzieć, kopiowane do nas, przenoszone na nasz teren. I mam nadzieję, że ten trend przenoszenia ciężaru ze szpitali psychiatrycznych do środowiska będzie kontynuowany. Jeszcze pytanie na sam koniec naszej rozmowy. Jeśli chodzi o interesariuszy systemu ochrony zdrowia, to z kim Państwo jako
Departament do spraw zdrowia psychicznego współpracujecie, jeśli chodzi o innych aktorów systemu ochrony zdrowia, płatnika w postaci NFZ-u, Ministerstwa Zdrowia, bądź też na przykład Uniwersytetów Medycznych. Czy mógłby Pan podać, nie wiem, jeden, dwa przykłady takiej współpracy z innymi udziałowcami systemu? Może odwołam się do tego przykładu, o którym mówiłem już kilka minut temu, czyli chociażby do opracowania projektu ustawy, nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Zależało nam, żeby ten projekt był opracowany w gronie praktyków, którzy na co dzień pracują na tej ustawie. Więc oczywiście my współpracujemy przede wszystkim z Ministerstwem Zdrowia, współpracujemy z Narodowym Funduszem Zdrowia, ale też staramy się współpracować i współpracujemy z instytucjami, które w systemie ochrony zdrowia psychicznego mają jakieś znaczenie, więc mamy utworzony stały zespół do spraw współpracy z Naczelną Izbą Lekarską. To był jeden z tych partnerów, z którymi wspólnie pracowaliśmy nad ustawą. Mamy podjętą współpracę, ona jeszcze będzie w najbliższych tygodniach, myślę, miesiącach jeszcze większej dynamiki nabierze z Krajową Izbą Radców Prawnych, z Naczelną Radą Adwokacką. Już to są przedstawiciele tych zawodów, którzy są zaangażowani we wsparcie dla pacjenta psychiatrycznego przyjmowanego do szpitala psychiatrycznego bez zgody, ale też to, co nas cieszy, to jest otwarcie się i podjęta współpraca ze środowiskiem akademickim. W maju 2019 roku zostało podpisane pierwsze w historii porozumienie między Rzecznikiem Praw Pacjenta a Uczelnią Wyższą, którego założenia dotyczą tego, żeby wypracowywać różnego rodzaju rozwiązania w zakresie ochrony zdrowia psychicznego. I to, co mnie bardzo cieszy, to jestem z tego dumny, że to uczelnią partnerską dla Rzecznika Praw Pacjenta został właśnie Uniwersytet Jagielloński, że ówczesny rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego przyjął nasze zaproszenie, naszą propozycję, że pan docent Maciej Pilewski, kierownik Kliniki Psychiatrii w Kolegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, podjął się tego wyzwania, gdyż my jesteśmy jakby we dwóch odpowiedzialni za realizację tego porozumienia. I to porozumienie też pozwala z perspektywy spojrzeć na to, jak opieka psychiatryczna wygląda w tej Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest dla nas dużym wsparciem w zakresie takim merytorycznym, opiniodawczym. To jest jeden aspekt współpracy z uczelniami, natomiast drugi aspekt to jest taki, który realizujemy głównie w okresie wakacyjnym, to jest zapraszanie studentów z różnych uczelni na praktyki studenckie do nas, do biura, do Departamentu do Spraw Zdrowia Psychicznego. W tym roku mieliśmy takie praktyki na wakacjach. Kilkudziesięciu studentów z różnych uczelni w Polsce wzięło w nich udział, także studenci z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Więc możemy wtedy też poznać się, przedstawić naszą propozycję. Możecie Państwo poznać zakres działań Rzecznika Praw Pacjenta. A jeżeli też ktoś jeszcze ma niedosyt, to też zapraszam Państwa do lektury na naszej stronie internetowej i można dostać też w podmiotach psychiatrycznych nasz kwartalnik Jednym Głosem dla Psychiatrii, który wydajemy systematycznie, ukaże się 10 numer, którym tematem wiodącym będzie właśnie zdrowie psychiczne w środowisku akademickim. Więc już teraz zachęcam do tego, żebyście się Państwo, studentki z tym kwartalnikiem zapoznali, a też myślę za niedługo, to już takie zaproszenie kieruję też do studentów, do Państwa, zachęcam Was, będziemy tworzyć, czy tworzymy i będziemy startować ze studenckim kołem praw pacjenta, przy Rzeczniku Praw Pacjenta, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany tym tematem, chce pogłębić swoją wiedzę, zakres tematyczny związany z prawami pacjenta, chce poznać dogłębniej pracę Rzecznika Praw Pacjenta, to zapraszam na naszą stronę internetową, tam na pewno będą informacje, jak tylko wystartujemy. Ja panu dyrektorowi bardzo chciałem podziękować za tą rozmowę. Dzisiaj dowiedzieliśmy się troszeczkę więcej o wewnętrznym funkcjonowaniu instytucji, jaką jest Biuro Rzecznika Praw Pacjenta i dokładnie dowiedzieliśmy się, czym zajmuje się jeden z departamentów. Jeszcze raz bardzo panu dyrektorowi dziękuję za rozmowę, a my teraz w związku z naszymi działaniami rozpoczniemy sobie krótką dyskusję dotyczącą tego, o czym rozmawiałem z panem dyrektorem. Dziękuję bardzo panie dyrektorze jeszcze raz za rozmowę. Dziękuję bardzo, miłego dnia. Do widzenia.